Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym będziemy jeździć Volkswagenem Garbusem, czyli motoryzacyjną legendą, jakby nie patrzeć, i pojazdem, który jednocześnie jest, można by powiedzieć, że rewelacyjny, że był wręcz genialny, a z drugiej strony beznadziejny, zależy jak do tego podejdziemy. Zanim zacznę gadać, to się nim młodzież kawałek przejadę, żeby się trochę z nim zapoznać. Myślę, że to jest pierwszy raz, jak jadę Garbusem w całym swoim życiu. Ale najpierw zacznijmy od początku, od historii Garbusa i tego, jak się to wszystko zaczęło jeszcze przed wojną, i też trochę o tym, jak to sukces zawsze ma wielu ojców, więc Garbus też spotkał się z wieloma pozwami o kradzież patentów. Zacznijmy od tego, jaka była geneza samego Volkswagena Garbusa. Otóż w latach 20., 30. Europa tak naprawdę jeszcze nie była w pełni zmotoryzowana, w ogóle prawie nie była zmotoryzowana. Przeciętna rodzina mogła sobie pozwolić raczej na motocykl niż samochód. Samochód był raczej dobrym luksusowym. W Ameryce było już po rewolucji Forda T, model T, natomiast w Europie to nadal było dobro luksusowe, ale powstawały pierwsze koncepcje samochodu ludowego, w tym także w Niemczech, między innymi austro-węgierskiego konstruktora Bela Barenii, czyli jak to się czyta, który w 25 zrobił swój samochód dla Mercedesa Benza ludowy i zresztą po wojnie wygrał pewną sprawę sądową z Volkswagenem dotyczącą praw autorskich do Garbusa. Zresztą to nie jedyne takie coś, no sukces ma wielu ojców. Też jak powstał Volkswagen, to Tatra pozwała Volkswagena Niemcy za skopiowanie Tatry T87, natomiast sprawę sądową przerwała aneksja Czechosłowacji w 1938 roku. Tak czy siak, jak to się zaczęło w samych Niemczech? Otóż przyszedł sobie pan malarz austriacki, którego imię nie wiem, czy będę w ogóle wymieniał. W ogóle to jest wspaniałe, teraz możecie się poczuć jak wyborcy Konfederacji przed wyborami. Był taki człowiek, który chciał, żeby dzieciom polskim było lepiej. Nazywał się Adolf Hitler. Panie Januszu, nie! Tak czy siak, pan malarz Adaś stwierdził, że zrobi Reichsautobany, czyli sieć autostrad w Niemczech, tylko że jak zrobił te Reichsautobany, to jeszcze trzeba było czymś po nich jeździć. Bo nadal było mało samochodów, więc potrzebny był jakiś pojazd produkowany masowo. W 34 na spotkaniu w hotelu spotkał się Adaś z Ferdynandem Porsche i wyłuskał mu, że tak powiem, co on ma zrobić. Otóż miał zrobić dla modelowej niemieckiej rodziny samochód, który byłby łatwy w serwisie i naprawie, był w stanie jechać 100 km na godzinę po nowym autobanie. No i ponieważ, jak to powiedział Adaś, nie każdy lokalny, prowincjonalny lekarz ma garaż, a nie było wtedy po prostu płynów chłodniczych, więc trzeba było spuszczać wodę z chłodnicy na noc w zimie, to musi być chłodzony powietrzem i jeszcze palić poniżej 7 litrów na 100 km. No i Ferdek Porsche, który już na początku lat 30. dla Cyndapa robił tego typu prototypy, przygotował sobie różnego rodzaju projekty, w tym typ 60, samochodu dla ludu, czyli właśnie Volkswagena. No tak czy siak, mamy lata 38-39, zaczynają się serie przedprodukcyjne Volkswagena, wówczas nazywanego KDF Wagen, czyli Kraft durch Freude. Ogólnie Kraft durch Freude oznacza siła poprzez przyjemność. To była nazwa w ogóle takiej organizacji zajmującej się czasem wolnym robotników w III Rzeszy. No i też specjalnie dla Volkswagena przyszłego powstał Stadt des KDF Wagens, dzisiejszy Wolfsburg. Miasto zaplanowane specjalnie dla pracowników i ich rodzin pracujących dla Volkswagena. Powstał też schemat wpłat. W ogóle jeśli myślicie, że pierwszym poważnym skandalem Volkswagena było Dieselgate, to w żadnym wypadku. Pierwszy skandal polegał na tym, że zaczęli zbierać w ramach Sparkarte, takich planów oszczędnościowych, hajs na nowiutkie Volkswageny od Niemców. No i wybuchła wojna i to była zajebista wymówka, żeby nigdy nie wydać tych samochodów. I dopiero w 62, po długim procesie sądowym, dali zniżki po 12% na nowe Volkswageny tym, którzy przeżyli i przed wojną odkładali pieniądze na nowego Volkswagena. No dobra, żeby przerwać na chwilę tą opowieść o tym smutnym, nieprzyjemnym kawałku historii Volkswagena, który nawet sama firma woli rzadko wspominać, porozmawiajmy o czymś,
warto mówić. Mianowicie, o czym warto mówić? Ano, warto mówić o tym, że warto se oszczędzić pieniądze, jako że i tak inflacja wami jest zżera, to może chociaż coś tam warto przyciąć. No i krótka piłka z mojej strony. Jak już mówiłem, gdzie toczy się wojna cenowa ubezpieczycieli, a to na porównywareczkach kochanych różnego rodzaju ubezpieczeniowych. I ja z tego miejsca polecam wam jedną, którą macie w linku, Mubipyly. Ubezpieczyciele na porównywarkach internetowych bardzo chętnie, a raczej nawet wręcz muszą toczyć wojnę, bo wszystkie oferty pojawiają się jednocześnie przed twarzą klienta. Pokazują się od razu wszystkie, trzeba, wygrywa ten, kto da najmniejszą ofertę oczywiście. Dlatego warto se skorzystać. A dlaczego warto skorzystać akurat z tej szanownej, jedynej, słusznej, która znajduje się u mnie w linku w opisie? Ano dlatego, że po pierwsze na dwa auta w dwóch latach można dostać 150 zł cashbacku, czyli takiego zwrotu, jeśli kupicie polisę. Oraz jeśli kupicie polisę, dostajecie link polecający, który jak wyślecie różnym ludziom, to dostajecie za każdym razem, kiedy oni kupią polisę, po 50 zł. I możecie uzbierać tak 2000 i nawet podbili do mnie ziomeczki od cashbacku z Mubi i mówią, pa, pokaż im, tutaj są potwierdzenia przelewów, naprawdę wypłacamy te pieniądze. Także tutaj będą potwierdzenia przelewów, zaraz wam wstawię, oni naprawdę to wypłacają. Także warto se skalkulować, sprawdzić w linku, żeby było jasne, ja nie obiecuję, że zawsze wyjdzie wam najtaniej. Ale szanse na to, że wyjdzie wam taniej albo najtaniej są bardzo duże, zwłaszcza przy tym, że jeszcze dodają te bonusy. Więc mówię uczciwie, warto spróbować. A teraz lecimy dalej z odcinkiem. Co trzeba, macie w linku, w opisie. W czasie wojny Volkswagen w dużym skrócie zajmował się produkcją wojenną dla Wehrmachtu. Tutaj jest też bardzo brzydka karta dla Volkswagena, ponieważ w dużej mierze pracowali tam robotnicy przymusowi z okupowanych krajów. Tak czy siak kończy się wojna, a Volkswagen i Wolfsburg, już wówczas Wolfsburg trafia do brytyjskiej strefy okupacyjnej. No i w ramach tego, żeby rozbroić Niemcy, ograniczyć ich potencjał przemysłowy, chciano wywieźć całą linię produkcyjną Volkswagena. Natomiast, to nawet jest cytowane na angielskiej Wikipedii, brytyjscy producenci w raporcie stwierdzili, że oni nie chcą tego wozu, bo nie spełnia fundamentalnych wymogów dla bycia samochodem. To w ogóle nie jest samochód, nikt tego nie kupi i jest to nieopłacalne. I ogólnie Volkswagen by zdechł, gdyby nie brytyjski major Ivan Hirst, który stwierdził, że spoko te Volkswageny, zamówimy ich trochę dla armii. No i tak powoli, powoli od produkcji dla armii brytyjskiej przeszli na produkcję dla cywili, potem pojawił się Nordhoff. Pan Nordhoff, którego wspominałem w filmie z Golfem, zaczął rozwijać produkcję. Okazało się, że że Garbus był sukcesem. Był lepszy od Citroena 2CV, był lepszy od Morisa Minora. Nawet był w stanie konkurować z Austinem Mini wchodzącym w 1959 roku. No i świetnie pasował do zdewastowanej wojną Europy, bo można go było kupić, zresztą podobnie jak przed wojną, w okolicach ceny dużego motocykla. Tak czy siak, w efekcie Garbus był ogromnym sukcesem. Taka sielanka trwała do lat 60. No ale tak czy siak kończą się lata 60. Jednak konkurencja zaczyna wypuszczać dobre, mniejsze samochody, które są po prostu lepsze, bezpieczniejsze, wydajniejsze od nawet poprawionego już Garbusa. No i zaczyna się problem, z którego zrodził się Golf. Tak czy siak, jak wszedł Golf, no to zaczęto powoli wygaszać produkcję Garbusa, który i tak finalnie został jeszcze w innych krajach w produkcji do 2003 roku. W 1968 przestano go produkować w Niemczech, ale dopiero w 2003 na przykład w Meksyku. On wciąż się sprzedawał, pod koniec oczywiście już tam był ulepszony, miał wtrysk, chociaż zachowywał większość swoich wad. Jak już tak bardzo skrótowo opowiedziałem wam historię, może kiedyś ją opowiem dłużej, Garbusa, to przejdźmy do obejrzenia tego, jak on wygląda z zewnątrz, ten pojazd, który powstał aż 21 milionach sztuk. Tutaj spodziewam się, że garbusiarze zaraz będą musieli sobie gotować bigos na uspokojenie, jak się okaże, że pomylę detale różne i w ogóle nie będą mogli mnie słuchać. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, no ale okej. Zacznijmy od stylistyki ogólnej tego pojazdu Volkswagena Garbusa. No więc mamy tutaj do czynienia z tym charakterystycznym kształtem jakby żuczka. No bo jakby u nas to był garbus, bo mieliśmy żuka dostawczaka, natomiast generalnie na zachodzie to był żuk. Tak, to był żuk. No i skąd się wzięła cała ta stylistyka? Złośliwi powiedzą, że została zajebana bezczelnie od Tatry,
ewentualnie ze starszych projektów pana Węgra, Austro-Węgra, a ogólnie wpisywała się w ówczesny trend takiego, nazwijmy to, streamline. W latach 30. pojawił się trend streamline. Na przykład możecie kojarzyć taki polski pociąg, lokomotywę Lux Torpedę, również wpisującą się w podobny gust. Mianowicie zaczęto zwracać uwagę na to, że można by robić bardziej aerodynamiczne, opływowe nadwozia, co zmniejszy spalanie i ogólnie poprawi warunki jazdy. Przy czym to nie były jeszcze czasy, że liczyło się to maszynowo, bardziej na zasadzie jakichś doświadczeń, domysłów. Tworzono pojazdy, które uważano, że będą właśnie aerodynamiczne i opływowe. Stąd pojawiły się te zaokrąglone kształty, takie jak tutaj. W efekcie mamy tutaj samochód, który tak naprawdę jest sedanem, choć ma kształt, który dzisiaj nazwalibyśmy hatchbackiem, ale w dużej mierze jest to tak naprawdę sedan, choć nie w rozumieniu tym standardowym trzypudełkowym, ale patrzcie, mamy przód, mamy kabinę i mamy tył bagażnikowy, tylko kończący się wcześniej, także ten wóz był nazywany sedanem w produkcji, w zasadzie sedanem kształtowo nie był. Teraz tak, w tym samochodzie, to garbusiarze znają na pamięć, ja mam problem ze spamiętaniem, był szereg detali wskazujących na rocznik tego samochodu i one są bardzo ważne przy zakupie takich garbusów, żeby te detale się zgadzały z rocznikiem wszystkie. Między innymi z tyłu mamy dwururkę, taką charakterystyczną, chromowaną, podwójny wydech, który pojawił się chyba w latach 60., jeśli dobrze pamiętam, 50., 60., jakoś tak nie pamiętam, może napiszę tutaj na ekranie. Mieliśmy z tyłu we wczesnych garbusach dzieloną szybę i skoro już o tej szybie mowa, to bardzo ciekawą rzeczą jest to, że z tyłu zastosowano tutaj giętą szybę, ale z przodu w bardzo przedwojennym stylu, bardzo przedwojennym. Pomimo tego, że całe auto jest zaokrąglone, mamy prostą przednią szybę, która znacząco obniża po prostu aerodynamikę tego samochodu. Ten wóz też przede wszystkim bardzo wolno się starzał. Pomimo tego, że widać było, że on się jakby odcina od reszty aut na drodze już w pewnym momencie, to przez swoją tą taką zaokrągloną, uroczą nietypowość nadal zdawał egzamin pod kątem stylistyki. Nawet już w latach 60. czy 70. Był na tyle nietypowy, że aż ponadczasowy. A poza tym ludzie kochali go też za jego prostotę. Przy czym właśnie zauważcie, że tak naprawdę cała siła tego samochodu tkwi w tym zaokrąglonym, żuczkowatym kształcie, bo nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś niesamowitymi detalami. No zwróćcie uwagę, po prostu chromowany zderzak, okrągłe światła, u góry kierunki. No i co? No i ewentualnie tutaj znaczek Volkswagena, klamki pochromowane, jedna listewka chromowana wzdłuż nadwozia. No i z tyłu ten ścięty tył z napisem VW1500, czyli jest to już dość późny garbus z silnikiem 1500 i wystające zespolone światła. A propos świateł, to też był jeden ze znaczników starszych garbusów, bo jeśli dobrze pamiętam, światła stopu były we wczesnych garbusach oddzielne i co więcej, kierunkowskazy, no właśnie, te kierunkowskazy tutaj na błotniku zostały dołożone. Wcześniej nie było migających kierunkowskazów, tylko były takie wysuwane semaforowe. Tak, ten samochód jest tak stary, że pamięta jeszcze te czasy. Co jest fajne, pomimo tego, że ten wóz trochę jako coś, co miało zastąpić motocykl, nie był też taki chamski, nie był aż do bólu prostacki, mimo wszystko. Był trochę prostacki, ale na przykład w porównaniu z 2CV-ką on jednak sprawia wrażenie bardziej solidnego. Bo jednak mamy te chromy, mamy jakieś te znaczki, jeśli się nie mylę, o, herb Wolfsburga na kołpakach. To wszystko jest jakieś takie bardziej solidne, te, nawet te klamki, te drzwi. Te drzwi faktycznie wydają się być takie solidne, porządne, stalowe, zamykają się z takim ładnym dźwiękiem, a nie jak klapa od śmietnika w 2CV-ce. Więc ten wóz, uwaga, ten wspaniały Volkswagen, po prostu mi się podoba. Z czasem ten samochód stał się wręcz lifestyle'owy, bo ludzie go pamiętali z dzieciństwa, a potem to jest w ogóle totalny chichot historii, że te samochody razem z busikami Volkswagena, pomimo swojej przeszłości powiązanej z totalitaryzmem, stały się symbolem hipisów. Ludzi, którzy najbardziej cenili sobie wolność pod każdym względem. Tymczasem produkt totalitaryzmu i pochodne produktu totalitaryzmu stały się ich symbolem. To jest w ogóle dla mnie najlepsza zlewa. W sensie
Wolna miłość, ja! No ale okej, okay. Pogadaliśmy, jak to wygląda. A wygląda fajnie. Zajrzyjmy sobie teraz do wnętrza. No więc jeśli chodzi o wnętrze garbusa, tutaj mamy już dość późnego garbusa, więc nie jest to pierwotna forma tego wnętrza, ale tu też wszystko było dalej podyktowane tej zasadzie, że to ma być jak najprostsze, aczkolwiek należy tutaj docenić, przynajmniej ja jestem w stanie docenić, że nie ma tu aż tak potężnej niemieckiej nudności. W sensie ta deska, ona jeszcze wlek na lata 60. zupełnie akceptowalna. Nic się prawie na niej nie dzieje, ale mimo wszystko ona wygląda w miarę ładnie. Jest stalowa, jest elementem karoserii. Ma dość ładny ten zegar tam na środku. Kierownicę z klaksonem, który jest taki, no nawet nie chromowany, nie wiem, tutaj było jakieś pokolorowane, niklowane może. No i logo Wolfsburga, herb Wolfsburga na klaksonie. A poza tym nie ma tu prawie nic poza miejscem na radio i głośnikiem wbudowanym w deskę. Paskudne tylko, ale absolutnie kurwa obrzydliwe są te przyciski na środku, te od świateł, wycieraczek i te dwa u dołu od bulbulatora. Co jest ciekawe, nie znajdziemy tutaj, w ogóle nie znajdziemy tutaj włączania ssania. O tym opowiem jeszcze przy silniku, ale ssanie było tutaj automatyczne. To, co tutaj może być, co może się wydawać właścicielom maluchów podobne do maluchów, to nie jest linka od rozrusznika i od ssania, tylko to jest, moi drodzy, od otwierania ogrzewania, znanego śmierdzącego ogrzewania w garbusie, bo po prostu było to ciepłe powietrze znad silnika, tutaj gdzieś za kanapą się dostające. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że garbusiarze, jak im powiesz, że to śmierdziało, to powiedzą, że nie, na tym polegał zapach tego samochodu. Jeśli chodzi o to, czy da się tutaj jechać 4 osoby, czy tam, bo w niektórych krajach można było jechać tylko w 4 osoby, albo w 5 plus trójka dzieci, pomijając kwestię bezpieczeństwa, bo jak na współczesne patrzenie na bezpieczeństwo, no to garbus to jest dramat, to da się. Ja jestem w stanie normalnie siedzieć tutaj za kierowcą i nie jest mi nawet jakoś bardzo niewygodnie. To jest najpiękniejsze. Jest to nawet tak, że praktycznie mieści mi się łeb. Także muszę powiedzieć, że jak na rozmiar i koszt tego samochodu, pod tym kątem naprawdę udane planowanie przestrzeni. A, jeszcze z wyposażenia, zobaczcie, mamy jedną kieszeń na rzeczy i mamy dodatkową popielniczkę z tyłu, jakby dzieci chciały sobie... Nieważne. A, no bagażnik, poza tym, który jest tam z przodu pod maską, mamy tu jeszcze dodatkowy bagażnik, proszę bardzo. Generalnie mądrze zaplanowane auto. No i ponownie, jak na czasy, w których to powstawało, no kurwa rewelacja, trudno w tej cenie o coś lepszego. Nie wiem, czy w ogóle było coś lepszego w tej cenie. No ale okej, okay, no, pooglądaliśmy sobie wnętrze, dużo bardzo się tu nie dzieje. Ach, jeszcze fletnerki, zobaczcie. Charakterystyczne fletnerki ułatwiające kradzież samochodu i poprawiające wentylację. No i co? I to tyle. A, mamy tu już też pasy bezpieczeństwa i jeszcze taki uchwycik do trzymania się, zobaczcie, fajny taki, prawie jak Curicava. I nawet światełka są we wnętrzu. W porównaniu z 2CV-ką to tu jest kurwa luksusowo, powiem wam. I da się nawet w miarę łatwo wsiąść. Nie ma źle. Naprawdę spoko jest ten garbus. Nie wierzę, że to mówię, ale ten garbus jest fajny. Podoba mi się. No i dobra, tutaj znajduje się zespół napędowy garbusa, który wyznaczył na długi czas trendy w swojej kategorii, ponieważ kiedy wprowadzano garbusa napędzonego na tył i z silnikiem z tyłu chłodzonym powietrzem, to jeszcze praktycznie nikt tego nie robił. Bardzo mało samochodów takich było, po czym na dobre dekady garbus wyznaczył trend w robieniu małych samochodów właśnie w ten sposób. Dlaczego? W tym samym celu, w którym potem wprowadzono przedni napęd. Czyli cały zespół napędowy mieści się na naprawdę małej przestrzeni, zostawiając więcej przestrzeni do zagospodarowania dla pasażerów i ładunku. Przy okazji jest to łatwe, prostsze, tańsze, nie wymaga wału napędowego, a zapytacie, dlaczego akurat chłodzony powietrzem bokser? Bo jednocześnie był w stanie zapewnić wystarczającą moc do jazdy po rajsautobanie, jak i
nie wymagał płynu chłodniczego. Tutaj mamy już wariant 1500. Ten malutki zespół napędowy, zobaczcie, jak on jest naprawdę nieduży. I był w stanie wygenerować, dobrze pamiętam, 54 konie aż. Aż 54 konie. Czyli już całkiem, powiedzmy, że akceptowalne osiągi. No jak na lata 60, 70 to już powoli nie. No ale i tak do przeżycia. Chyba jeszcze mamy tu wersję z prądnicą, a nie z alternatorem. No i ten oto motor był po pierwsze banalny w naprawie i obsłudze. Po drugie niewiele palił. No a po trzecie miał też fajny, charakterystyczny dźwięk. Ciekawostka dotyczy też tego, jak rozwiązano tu ssanie. Otóż ssanie jest automatyczne i w niektórych książkach dotyczących eksploatacji garbusów możemy się dowiedzieć, że powinno się to automatyczne ssanie wyrzucić, żeby dłużej wytrzymał silnik. No szkopuł polega na tym, że po prostu, żeby to ssanie automatyczne dobrze działało w różnych warunkach temperaturowych, należy wykonywać jego regulację zależnie od pory roku. Mało kto to robił i wtedy dochodziło do uszkodzenia silnika. Podobno było jeszcze coś tam z termostatem, co ludzie wyrzucali, żeby się nie przegrzewał, ale to też takie bajdy, bajania, ale ktoś to nawet specjalnie wydrukował w książce. A teraz chodźmy się przejechać tym sprzętem potężnym. Zaczniemy od zwrotności naszego Kraft durch Freude Wagen. Siła przez przyjemność. Ja Volkswagen. To jest auto, das auto. Strasznie śmieszne jest to zawsze, jak Volkswagen w zakładce historia próbuje udawać, że no przed latami 40 to tam nic się takiego nie działo, a w ogóle to jest im wstyd. Bardzo to jest zawsze zabawne. Jakieś światło trzeba włączyć chyba. Mam nadzieję, że włączyłem światło. Kurwa. Włączyłem się długie. Czyli tak jest zwykłe. Jak się wyłącza długie. Tak się wyłączę. Dobra. Wyjeżdżamy z jednostki wojskowej, co w ogóle nie nawiązuje do historii tego samochodu, która nie jest nijak powiązana z militaryzmem i innymi tego typu atrakcjami. Jak się jeździ Volkswagenem Garbusem? No więc byłem mentalnie przygotowany na to, że będę ten samochód obrażał. Mówił, że no, to jest jakiś czterokołowiec, to w ogóle nie jest samochód, jak tym można jeździć, co to ma być. No więc mam, niestety przeżyłem właśnie pozytywne zaskoczenie tym pojazdem, bo to jeździ naprawdę zaskakująco cywilizowanie. Biorąc pod uwagę, że jest to wóz przedwojenny tak naprawdę, to jest samochód tak naprawdę konstrukcji przedwojennej, to on jeździ zajebiście, jak na coś, co było w cenie motocykla, to jest świetne. No autentycznie, oczywiście jak to porównamy do, nie wiem, Volkswagena Golfa, który go zastąpił, to są dwa światy. Ale biorąc pod uwagę przedwojenność tej konstrukcji, biorąc pod uwagę, że to jest głęboko zakorzenione w latach 50., to jest świetne. Oczywiście w 70., 80. produkowanie czegoś takiego to było produkowanie gówna. Ale jeśli spojrzymy na to nie jest właśnie z punktu widzenia współczesnego czy z punktu widzenia końcówki produkcji Garbusa, tylko z punktu widzenia początków tego samochodu, to jest on świetny w swojej prostocie. To jest prostota doprowadzona do kurwa perfekcji. Naprawdę. W sensie, okej, to zawieszenie na drążkach skrętnych, ono nie oferuje zbytniej precyzji. Amortyzuje coś, owszem, natomiast wóz strasznie skacze po drodze, prowadzi się bardzo niepewnie, zwłaszcza przy wyższej prędkości, ale jednak da się nim trafić w drogę, a to jak na wóz z tak dawnych lat już jest dużo. Co więcej, układ kierowniczy nie jest jakiś dramatycznie nieprecyzyjny, ja czuję, co się dzieje z autem, to też jest zaleta. Wreszcie ten silnik, po podkręceniu go do tych 50 paru koni,
on się naprawdę wystarczająco spoko zbiera przy tych niskich prędkościach, że ten wóz ma jakąś dynamikę, przyspiesza, nie zabija go byle podjazd pod górkę. Naprawdę, to jest zaskakująco przyzwoity samochód. To nie jest czterokołowiec, to jest samochód. Tym mi się lepiej jeździ niż, nie wiem, Trabantem, Maluchem, Fiatem 500. Generalnie lepiej od tych wszystkich wymienionych pojazdów. To jest zaskakujące. Pozycja za kierownicą, okej, nie jest wybitna. Ten fotel jest jakoś tak za bardzo, to oparcie jest do tyłu. Wyprofilowane jest tak, jakby ktoś robił profilowanie tego fotela na jebany, bo jakby nie przypomina to kształtu ludzkich pleców. Niuja. Tu pedały są trochę przesunięte do środka auta, są za wąsko, więc tak można łatwo nacisnąć prawie że dwa naraz, ale poza tym, no kurwa, jak na tanie auto, nie chciałbym tym jechać w trasę, bo już czuję, że mnie napierdalały plecy po godzinie. Natomiast do takiego nie za długich podróży, ej, to jest zupełnie spoko pojazd. On jest naprawdę w porządku, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Jestem mega pozytywnie zaskoczony, także nawet nie chce mi się rzucać kalumnii na Garbusa pod tytułem kurwa, ale jak można było coś takiego produkować w 70. albo w 90. W 90. to jest w ogóle abstrakcja, że ktoś coś takiego produkował. Chociaż, skoro dalej produkowano wtedy też Malucha sralucha jebanego, no to czemu by nie produkować Garbusa, który jest obiektywnie lepszy. Tak czy siak chciałem powiedzieć, że ja w pełni rozumiem garbusiarzy i naprawdę. W sensie strasznie fajnie się tym jeździ i to strasznie fajnie się tym jeździ w 2023 roku, bo z jednej strony to auto jest wystarczająco nietypowe, dziwne, stare, żeby sprawiało taką fajną frajdę z jazdy starociem i klasykiem, a z drugiej strony jest na tyle mało wkurwiające i proste w obsłudze, że można tym normalnie pojechać po bułki. Serio, tym samochodem, jak masz choć trochę obycia ze starymi furami, można jeździć po bułki w 2023 roku. Serio. Rewelacja. Zajebiście mi się podoba to auto. Nie kupiłbym go chyba dlatego tylko, że przez modę na nie są zajebiście drogie. Natomiast jakby, jeśli chodzi o walory takie jezdne, użytkowania, zabawy w klasyki, świetny. Prosty w serwisie. Cała wiedza o tym samochodzie jest dostępna na wyciągnięcie ręki. Jest mnóstwo książek, opracowań, mnóstwo firm dorabiających elementy do tych wozów. Można go tuningować, można go poprawiać. No naprawdę, i przy okazji praktycznie wszystko zrobisz sam w garażu. To jest właśnie to, co sprawiło, że Volkswagen stał się światowym koncernem. To jest właśnie jego początek. Doprowadzanie do perfekcji prostych rozwiązań. To jest takie DNA marki, którą był, bo już teraz to tak nie do końca Volkswagen i to jakby dało mu ten sukces. Oni nie wyważali otwartych drzwi, oni brali istniejące rozwiązania, nawet jeśli je podpierdolili od Tatry i doprowadzali je po prostu do takiej perfekcji, że okazywały się światowym sukcesem, takim właśnie jak Garbus. I ja w pełni rozumiem sukces tego auta. To naprawdę jest rewelacyjne w swojej prostocie. Jestem mega pozytywnie zaskoczony. Nawet to, że ten wybierak, okej, wsteczny wchodzi dziwnie, ale pozostałe biegi wchodzą dobrze. Te wszystkie podzespoły, których dotykam, nawet jak są te brzydkie, paskudne przyciski na desce, one wszystkie działają tak porządnie, tak solidnie. Ja, Deutsche Kraft w nich jest. No to Kraft durch Freude, kurwa. Prosto na Reichsautobahn można jechać. Także no co ja mam powiedzieć? Ej, zajebisty jest ten Garbus. Serio. Ja właśnie zostałem fanem Garbusów. Właśnie polubiłem Garbusy. Naprawdę, myślałem, że on będzie dużo gorszy. Rzadko się to zdarza, że jestem pozytywnie zaskoczony autem. Przy całym moim, kurwa, zrzędzeniu na samochody, obrażaniu, tym, że wszyscy uważają, że nigdy nic nie chwalę i w ogóle jestem wrednym siusiakiem, tak tutaj jestem autentycznie, prawdziwie, pozytywnie zaskoczony tym samochodem. Serio, jaram się w chuj. Zajebisty. Czasami nawet źli ludzie mogą zrobić coś dobrego. Na przykład Volkswagena Garbusa. Serio,
jaram się w chuj, zajebisty sprzęt, mógłbym takiego mieć, tylko że no kurwa, za dużo kosztuje, żebym się, bo musiałby kosztować max dychę, a raczej w tej cenie nie kupię niczego, co byłoby w akceptowalnym stanie. Ej, zobaczcie, ale nawet jak tutaj jadę 70, no okej, no robi się głośno, wrzucam ze czwóreczkę, no i już z czwórki pod górkę słabo, no okej, ale wrzucam ze czwórkę i ja jestem w stanie z wami tutaj, czy z wami, opowiadać wam rzeczy tak, żeby były słyszalne. Tu się da normalnie żyć przy tych 70, to nie jest jakiś kurwa maluch czy inny gówno. Także serio, jak na tamte czasy, świetna rzecz, nie dziwię się, że taki sukces. I z punktu widzenia współczesnego, fajny samochód do zabawy. No może na długie trasy jednak warto było mieć coś lepszego, ale żeby czasem pojeździć sobie czymś ciekawym po bułki, zajebisty sprzęt, naprawdę. Bez dyskusji. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I co? I widzimy się w kolejnym, zapewne czwartkowym vlogowym filmie i w kolejnym teście w niedzielę. I przypominam wam, że w linku w opisie macie jedynie słuszne porównywareczki, które daje wam różnego rodzaju bonusy, takie jak cashback albo po 50 za każdą polecajkę. Także serdecznie wam polecam. Oczywiście możecie sobie tam skalkulować, sprawdzić, może wyjdzie fajnie, może nie. Sprawdzić warto.